jak kolacja dobra. To wszystko ładnie wygląda. Jeszcze nie wiemy, jak smakuje. Ale wygląda ładnie, nie? Co to może być? Wstałam rano, patrzę i tak wygląda kuchenka po rafałowym gotowaniu. A teraz zabieram się. A w ogóle dzień dobry! Spójrzcie, jakie jest słoneczko. Coś z małym strzemieniem i lecimy gdzieś się powłóczyć. Chyba, że nam te chmury przeszkodzą. No zobaczymy. W każdym bądź razie zaczynamy dzień! Na śniadanko tradycyjnie moja czekoladowa jaglanka z borówciami. Czekoladowa. Kakaowa, bo tam jest kakao. No ale jak czymś jest kakao, to mówią czekoladowe. No to kakaowa jaglanko. Wygląda tak z tymi wszystkimi moimi cudami. O, jeszcze paruje. Cuda mi się kończą, więc trzeba będzie się wybrać na polowanie zdrowotnościowych cudów. Kawka w przepiękne serduszka. Kawka waniliowa. I wszystko na kolanach, bo tak Bos przykazał. Tak, Bosie? No właśnie, to mamusia szami śniadanko. Słuchajcie, zgrzeszyłam, nie płukałam dzisiaj ust olejem, bo mnie się nie chciało. Kłona byłam, nie miałam czasu, że jakieś tam 20 minut płukać ten olej. Usta w sensie. Dobra, lecę jeść. Cześć! Słuchaj tam. Dziatwa, jest koło godziny 15. Mały chyba po tej wczorajszej kolacji kot puka. Kot nie wejdzie, słuchajcie, kot mi naszczał w kiblu, no. Co za menda? Powyrywam mu nóżki z dupki. Jest ktoś tam jakiś obrońca kotów? Bo nie wiem, czy mam kontynuować temat. No słuchajcie, no co za wstrętny człowiek, kot. Wziął i mi nalał dobrze, że tam mam linoleum, bo nie wiem, czy wiecie, ale Angole uwielbiają wręcz, uwielbiają kłaść no, szybko jak on się nazywa, wykładziny w kiblach. Ja nie wiem, kto w ogóle na taki pomysł wpadł i kiedy, ale lubią. A jak się patrzę ładnie, jak się ja patrzę na mamę. Ale lubię kłaść wykładzinę w kiblach. Happy, nie wejdziesz dzisiaj do domu. Nie ma mowy, cicho. No, co ja mówiłam? Nieważne. Dobra, kot mi nalał i mam na niego nerwa i nie wejdziesz, sobie pukaj ile chcesz. Z tym pukaniem też mnie wkurza, bo wiecie co, tymi pazurami drapie i mi drzwi niszczy. Znaczy nie moje, ale no i tak niszczy, nie? No, kapcie moje w tej sprawie. Co ja wam chciałam? Więc jest godzina 15 i my się wybieramy z maluszkiem. Co nie, stary? Co nie? Wybieramy się połazić trochę po... tak jest. Po mieście, bo jest ładna pogoda. Ogarnęłam trochę spraw. Nie mogę się, kurczę, dodzwonić do tej agencji z tym domem. Chciałabym się umówić na spotkanie, żeby go zobaczyć i dowiedzieć się więcej szczegółów, ale kurczę, nie mogę. No nic. Dzisiaj mamy środę 30. Tak, już dzisiaj wiem. Mamy środę 30. Słuchajcie, jeszcze jutro ostatni vlog i koniec. O, znaczy koniec. Ale nie martwcie się, nie zostawię was. Tak, przypuszczam, że codziennie jakiś tam filmik wskoczy. Albo nie. No, także my się będziemy zwijać, bo Kajcia już przysypia. No, taką miał fajną poranną drzemkę, że mama zdążyła ogarnąć i nie powiedziałam. Mama zdążyła ogarnąć chatę, tam kilka spraw papierkowych. Słuchajcie, no już wam wczoraj wam wspominałam, ale to się staje normalnie już, że tak powiem. Weźcie tego kota, jak on mnie irytuje. Co ja mówiłam? Teraz idziemy. Słuchajcie, coś mi w tej kuchni zdycha i coś mi zdycha w tej kuchni na poważnie. Posprzątałam sobie, wylizałam wszystko i wiecie co, i nie mam pojęcia co to jest i gdzie tego szukać. No coś mi śmierdzi. Coś mi śmierdzi. Macie jakieś sposoby na wynaleźć? Tak jest. Słyszycie?
Prawda, nie? Prawda. Prawda, prawda. Słuchajcie, mały chyba jest jakoś, nie wiem, ekstra głodny, bo budzi mi się, słuchajcie, wczoraj mi się obudził, tak jak go położyłam spać. Tak rączki sobie złożył i tak mówi, opowiada wam, tak? Słuchajcie, wiecie co, macie coś takiego, że na przykład budzicie się z przekonaniem, że jesteście stworzone do czegoś innego, czegoś lepszego? Bo ja chyba mam dzisiaj taki właśnie nastrój, że jednak praca i życie takie, wiecie, jakby tu powiedzieć, pogoń za kasą, budzenie się codziennie, no posłuchajcie, no zobaczcie, czy człowiek rodzi się po to, żeby wstawać codziennie rano, przeważnie o świcie, no bo większość zaczyna pracę tam 7, 8, 9, tak? Więc wstawać o świcie, zapitalać do tej pracy, użerać się tam z debilami, no zależy kto gdzie z kim pracuje, ale przeważnie tak jest. I co, wraca do domu, wyczerpany, wykończony. Nie, nie wchodzisz dzisiaj do domu. Wraca człowiek taki wypompowany, jedyne co mu pozostaje w domu to zjeść obiad, spędzić chwilę z najbliższymi, jeżeli spędzić chwilę z najbliższymi, bo to wiadomo, wszystko zależy. No ale wraca do tego domu, wypompowany, zje coś, już jest wieczór, kładzie się spać i tak w kółko Macieju. I wiecie co, no ale na tym polega sens życia, to ja po to się rodziłam, po to się uczyłam tyle różnych rzeczy, po to chodziłam do szkoły się dowiadywać o Pitagorasach, żeby wstawać codziennie rano, zasuwać jak ten robocik. Gdzieś jest ukryty sens życia. Czy wy już odnaleźliście swój sens życia? Czy znaleźliście już swoją taką pasję, swoją taką rzecz, w której się spełniacie? Bo mi się wydaje, że mi teraz tak chodzi po głowie taka rzecz, żeby iść do szkoły tutejszej, bo wiecie co, tak się zapaliłam, bardzo mi się zamarzyło fotografia. Kupiłam sobie ten aparat właśnie, do którego teraz gadam. W sumie nie z misją gadającą, ale kupiłam aparat po to, aby robić przycudne zdjęcia. I nie sobie oczywiście, tylko innym cudnym osobom, bo mnie to już nie trzeba robić zdjęć. Tak czy siak, no właśnie, chciałabym wiedzieć, co, nie wiem, może coś, bo tak sobie myślę, że mam teraz ten macierzyński, tak, i nie chciałabym wykorzystać go po prostu na budzenie się rano, sprzątanie, gotowanie, sprzątanie, bawienie się z małym, sprzątanie, robienie kolacji, lekcji, sprzątanie i tak w kółko. No słuchajcie, no ja wiem, to jest tylko 9 miesięcy, w sumie to już mi mniej zostało, bo ja do pracy chyba wracam w październiku. Ale nie chciałabym, żeby ten czas był zmarnowany. Słuchajcie, ja jestem już po 30, to dzień za dniem, mi zaczyna lecieć coraz szybciej. Nie mogę po prostu nadążyć nad tym, kiedy jest kolejny miesiąc. Słuchajcie, pojutrze już jest kwiecień. O, masakra. I co? I zaraz będzie październik, wrócę do pracy, znowu będę pracowała w tym smętnym ofisie, będę się użerała z tymi debilami, znaczy nie pracownikami, tylko chodzi mi o klientów. No i tak w kółko, ja chyba nie chcę tak żyć, to nie jest dla mnie. Tak zawsze się zastanawiałam, co mi daje radość. Macie takie dni? I tak sobie pomyślałam, że ja myślę, że to jest, wiecie co, efekt siedzenia na macierzyńskim i człowiek trochę ma więcej, mniej na głowie i zaczynają mu przychodzić takie myśli. Ale myślę, że to myślę. No ale wydaje mi się, że też jest potrzebny taki chwila, żebyśmy posiedzieli, pomyśleli. Uwaga, teraz chwila dla was. Dum, 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 dum. Starczy.
żebyśmy pomyśleli, co nas cieszy w życiu, nie? Bo zaraz, kurczę, weźmiemy się, przekręcimy i co z tego życia? Znaczy, nie, nie, ale no kurczę, tak na dobrą sprawę, to mi zostało ze 20 lat. No tak, wiecie, no cholera wie, może mi ślad trafi jutro, ale tak myśląc optymistycznie, to mi zostało jeszcze ze 20-30 lat. Teraz wszystko nas przeszprycowane tą chemią, to człowiek nawet nie wie, kiedy się przekręci. O kurczę, misio mi zasypia. Dobra, widzicie, dziecko już zasypia, to ja już nie kończę tego tematu, dokończę go Wam pewnie wieczorem, bo chciałabym dojść do tego, do czego chciałam, ale teraz nie dojdę, bo mi misio śpi. A ja muszę go jeszcze ubrać i idziemy na dwór. Dobra, to my lecimy się poszwendać, a ja Wy myślicie w tym momencie. Zostawiam Was z myślami swoimi i myślcie. Dobra, to ja Was zostawiam z własnymi myślami. A w ogóle wiecie co? Dobra, nie, bo mi mały zaśnie. Później Wam powiem. See ya! Lecę! Hello! A ja jestem gotowy! I śmigam! Pa! Jestem żyrafka gotowa do śmigania! Tra la la la! Idę na zakupy! Idę, idę! Tak się cieszę! Będę kupował! Ach, będę kupował, nie? Tak. Ty. I powróciłam z wojaży. Słuchajcie, no pogoda rewelacja. Patrzcie, 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 widzicie, jakie słoneczko. I moje piękne tulipanki. Tak, takie słoneczko. Sieł mama. Zmachała. Słuchajcie, te wózki powinni robić dużo, dużo lżejsze. No jak można tak, wiecie, tak dźwigać się, umachałam się z tym wózkiem, a w ogóle w sklepach przejść między alejkami z wózkiem to też straszne. Mały jeszcze dosypia. Mały jeszcze dosypia. To ja w tym czasie sobie wstawię do odgrzania wczorajszą kolację, właściwie obiad, dla mnie to będzie obiad, bo już jest szósta, a ja nic nie jadłam poza jaglanką, którą widzieliście wcześniej. No, trochę poszalałam, trochę kasy wydałam, teraz poprzymierzam, bo ja nic nie przymierzam w sklepach, bo nie, znów, jakbym miała tyle czasu w sklepach siedzieć z przymierzaniem, to by mały się chyba rozwył, byłoby mu za gorąco i tak dalej, czyli generalnie to, co mi się podoba, pakuję, domu przymierzam. Jak mi się coś nie leży, to idę albo wymieniam, albo oddaję. I tak o. Także muszę coś zjeść, bo jestem strasznie głodna. Właśnie sobie wstawię teraz, póki mały śpi. Może mi się zrobi, on wstanie, też będzie głodny, bo od trzeciej, no to już 3 godziny. Nie spał mi cały czas, w wózku też się rozglądał, szukał coś dla siebie. Dobra. Ale wiecie co, już chyba czas. Słuchajcie, oblazłam wszystkie sklepy, jakie były w centrum handlowym w poszukiwaniu płaszcza, bo jak widzicie, ja mam jeszcze taką zimową parkę, taką o, jak wszyscy, jak pół świata nosi, taką zimową parkę jak nosi pół świata i do tego zasuwam jeszcze w takich ciepłych, paskudnych butach, ale wygodnych, zwłaszcza do śmigania cały dzień z wózkiem. Boże, co się ze mnie zrobiło? Skapciałam totalnie, totalnie. Historia lubi się powtarzać. Znowu jak jest wózek, to tylko żeby było wygodnie, żeby było luźno, przewiewnie, żeby było małego, gdzie nakarmić, więc te bluzki też wybieram takie dużo szersze, żeby go tam schować pod tą bluzką, jeżeli karmię publicznie. Wiadomo, nie chcę wstawiać butelek na wierzch. Także wszystko oversize, wszystko luźne, wszystko wygodne. Jezu, znowu taka skapciała jestem. Mam nadzieję, że tym razem też wrócę do jakichś normalnych kształtów i takie buciki.
wygodne a la trampy, coś takiego, i takie siwe rurki do tego, co myślicie? Kocie. A tutaj mamy Jinxa. Ale kij tam z Jinxem. Siwe dżinsy. Siwe, takie bardzo siwy dym. I trampy. Wiosennie. I wygodnie, i mamowo. Jest mamowo. Także chyba będzie alright, co? Myślicie? Rurki mogą być, boże. Trzeba będzie jeszcze schudnąć. Fajne trampy, podobają mi się, wygodne są, dobrze będę w nich śmigać. Do tego dokupiłam taką łososiową luźną koszulę, żeby było łatwiej dokarmić. Koszulka jest taka na guziczki, zwykła, z takiego bardzo fajnego, miękkiego materiału. Tu ma na piersiach dwie kieszonki, więc będę mogła sobie wsadzić pieluchę do karmienia. Żartuję. No i jest tak zakończona na dole, tak na półokrągło. I o! I o! I myślę, że ten, ja w ogóle bardzo lubię ten łososiowy kolorek na wiosnę. Także tak wygląda. O, proszę. Tu guziczek trzeba zapiąć. No niestety teraz z takim rozmiarem, że tak powiem, biustu mlecznego. To jest masakra z bruskami, z guzikami. Myślę, że to całkiem spoko wygląda. Co myślicie? Takie połączenie siwego z takim łososiem. Może być. Kolejny mój zakup to taka bluzeczka tutaj z takim ładnym dekoltem. To jest bluzeczka na ramionczka i tutaj tak fajnie rozkloszowana, akurat zakrywa ten jeszcze brzuszek i ładnie zakrywa pupę. Wygląda tak. I tu jest jeszcze taki narzutka w kolorze takim, to jest taki oliwkowa zieleń. Coś mi się ostatnio te kolory ziemi tak podobają i fajnie to pasuje do tych butów, które mają kolor taki złoto-srebrno-oliwkowy. Ja nie wiem, na ile to kamera odda, ale taki złoto-srebrno-oliwkowy, tak właśnie stare złoto i oliwy. No i słuchajcie, te bluzeczki, bluzeczka bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak ładnie wygląda dekolt. Nie, tutaj tak ładnie się schodzi. Także o, bliska bluzeczka, też fajnie. Kolorki ze sobą wszystkie. Chyba ja ostatnio lubię, im starsza jestem, takie kolory ziemi. Kiedyś, wiecie co, wolałam takie wszystkie kolory bardzo krzykliwe. A teraz takie właśnie w kolorkach bardziej stonowanych. Słuchajcie, i te koszulki, ja uważam, że jest w ogóle bardzo fajna. Uważam, że ta koszulka jest w ogóle bardzo fajna, bo przykrywa to, co ma przykrywać. Tutaj pięknie leży na górze. Tutaj pięknie leży na górze. A tutaj właśnie przykrywa ten jeszcze ciążowy brzuszek. A tu druga taka sama koszulka, tylko że w takim odcieniu. Wiecie co, to nie jest róż pudrowy, to jest taki łosoś, bardzo, bardzo rozjaśniony łosoś i też fajnie właśnie współgra z tym i z butami. Jest identyczna jak ta granatowa.
To fajnie będzie ta na żółta też pasowała, oliwkowa. Bądź rozpięta ta koszula. Kolejną rzeczą jest taki też właśnie zielony oversize. Tutaj taki batmanek szeroki. I też fajnie będzie do i rozpiętej tamtej koszuli. I rozpiętej tamtej koszuli i tej narzutki zielonej. Ale widzicie co, ta akurat była przeceniona bardzo. Tutaj też można sobie na ramię zrobić. Ta była bardzo przeceniona. No tylko 4 funty, ale wiecie co, tak patrzę teraz. No nie umiem się jeszcze ubierać dobrze do mojej obecnej figury, która jeszcze nie wróciła do figury sprzed ciąży, a nie jest już ciążową. Ale tak patrzę, że zakładając oversize'y, to się jeszcze bardziej pogrubiam niż jestem. Chyba jednak lepiej właśnie dopasowaną koszulkę i na to właśnie jakąś rozpiętą, żeby zamaskować brzuszek i cycki, bo cycki są tak wielkie, że to po prostu masakra. Nie wiem, czy to widać, ale w rzeczywistości one są olbrzymie. No, także to tak wyglądają moje zakupy. Ta oversize'owa mi się, wiecie co, chyba jakoś tak najmniej podoba. Może będzie fajna, jak trochę schudnę, to ona wtedy będzie się zrobi jeszcze bardziej oversize'owa. No nie wiem, co myślicie? Chyba to najmniej, nie? Bo ta ona mi się tutaj na cyckach, przepraszam, piersiach tak zatrzymuje i tu tworzy tak, jakbym w ogóle była taka kwadratowa. Jakby tutaj nie było tego wcięcia przez te głupie cycki, no. No dobra. No i to tyle z moich zakupów. Fajne są te dżinsy, wiecie co? Podobają mi się. Ciężko jest się ubrać grubasowi. Naprawdę, wiecie co, ja nie wiem jak się ubierać tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi, bo wcześniej ubierałam się dosyć w obcisłe rzeczy. A teraz jak założę obcisłe rzeczy, to dajcie Panie spokój. Więc trzeba to jakoś tuszować, ale z kolei właśnie jeżeli kupuję, i to mi się wydaje, że jeżeli jest się grubym, nie powinno się kupować oversize'ów, bo one jeszcze bardziej pogrubiają. Tak właśnie patrzę na tamtych. W tamtych koszulkach jeszcze wyglądam jak człowiek, a najlepiej w tej koszuli, więc chyba będę sobie dokupić na przykład jeansową koszulę albo jakąś taką właśnie koszulę dłuższą, bo myślę, że w tych koszulach chyba najlepiej i właśnie do tych jeansów i do tych trampek i mogę śmigać, nie? Jak Wam się podobają zakupy? Lubicie takie kolorki? Podobają Wam się? No myślę, że w tamtej koszuli to w sumie nic nie będę oddawać, tego oversize'a sobie zatrzymam. Te butki to w ogóle takie, to jest taka skóra, wiecie, to nie jest materiał. To jest taka skóra. Myślę, że tak chyba właśnie najlepiej, nie te oversize'y, zobaczcie, tylko ta koszula. Ta koszula, tutaj powiększymy sobie dekoldik, żeby było widać biżuterię. Ja lubię duże cuda na szyi, więc sobie tutaj kołnierzyk tak na ten oliwkowy narzutkę i fajnie kolorystycznie to wygląda. I tutaj wszystko ładnie kryje. Te guziki chyba też się wydaje i kieszonki odwracają trochę uwagę od tych wielkich cytków. No i tak to. Ciężkie jest, że tak powiem, ciężkie jest życie grubasa, naprawdę. Ciężkie jest życie grubasa. Ciężko coś znaleźć w sklepach fajnego, właściwie fajnego. Jeśli ktoś potrafi się, że tak powiem, cały czas ma do czynienia z taką figurą, jaką ma, bo ma takie geny i ma tak po prostu takie uwarunkowania genetyczne i całe życie tak ma, to wie jak się ubrać i znajdzie fajne rzeczy. Ale jeżeli ja taką figurę posiadam od 3 miesięcy, naprawdę jest mi ciężko ubrać się i nie potrafię znaleźć odpowiedniego stylu jeszcze, ale
Mam nadzieję, że będę się pomniejszać, to raz, a dwa, wydaje mi się, że zakupy są udane, bo nie wiem, jak w kamerze, weźcie pod uwagę to, że kamera zawsze dodaje, mówią, że 5 kilo, nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale fakt faktem dodaje trochę. Słuchajcie, buty są naprawdę rewelacyjne, a do tego wygodne. Tadam! Wiecie co? W życiu grubasa też fajne jest to, że buty zawsze pasują. Nieważne, jaki nosisz rozmiar ubrania. Naprawdę, to pies drapał, prawda? Jaki nosimy rozmiar ubrania. A wiecie, co Wam powiem? Z życiowego doświadczenia wynika, że osoby grubsze są... Nie chcę teraz obrazić absolutnie żadnego chudzielca czy chudej z natury osoby. Nie, nie, nie. Tylko po prostu chcę powiedzieć, że przynajmniej te osoby grube, które ja poznałam, grube w sensie takie naprawdę grube, nie takie, że tam mają 5 kilo za dużo, tylko takie grubsiejsze, już grubsiejsze, które są grubsiejsze całe życie. Słuchajcie, te osoby są rewelacyjne, te osoby są tak wesołe. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że takie duże osoby przeważnie bardzo fajnie i lekko tańczą, co jest zadziwiające, bo jak widzimy dużą, taką masywną osobę, czy to mężczyzna, czy to kobieta, która jeszcze się tak, wiecie, rusza delikatnie i mięciutko, to po prostu ja jestem zawsze w szoku. No i te osoby przeważnie są dużo szczęśliwsze, bo mogą sobie pozwolić zjeść to, co lubią, plus weselsze, takie, ja tam lubię takie właśnie grubsze osoby. Dużo spotkałam się z takimi wychudzonymi dziewczynami, które ciągle mają nos na kwintę, ale takie naprawdę wychudzone i na zasadzie, że o, ja się nie będę uśmiechać, bo będę miała zmarszczki, albo o, ja nie wypiję kawy z mlekiem, bo mi centymetr przybędzie. O, tego nie zjem, tamtego nie zjem. Boże, szkoda życia. Wszystkiego trzeba jeść, ale wszystko z umiarem. Taka jest moja dewiza. Wszystko z umiarem. Dobra, dewiza dewizą, czas na obiad. Pa, pa. I z umiarem. I słuchajcie, tak wygląda mój obiadek. To jest masz ziemniaczkowy, czyli pióre ziemniaczkowe z wczoraj. Zostało podsmalone w piekarniku, więc jest takie fajne. To jest pierś kurczaka nadziana pieczarkami i ricottą, a na wierzchu ma tą, no, parmę. Jak to się nazywa? Szynkę parmeńską taką. I teraz jak wam, z Wami gadałam, mierzyłam rzeczy, to się trochę przypiekło i to jest takie, słyszycie? Chrupiące. Trochę. Trochę mi się przyfalczyło, ale fajnie tak przyfalczyło, no chrupiące. No i oczywiście buraczki. Dobra, lecę szybko jeść, bo mały śpi. Mam nadzieję, że to w szamie, ale się na wpierdzielam. No, lecę póki on śpi. Boże, 10 raz to mówię, no to lecę, pa. Moje drogie, patrzcie na takie coś. Robiłam zakupy w New Looku, te ciuszki i przy kasie, znaczy przy kasie, jak zapłaciłam razem z rachunkiem, pani dała mi zdrapkę. I zobaczymy, co w tej zdrapce siedzi. Zobaczymy? Zobaczymy, jak ja was tutaj usadowię, żebyście mogły widzieć razem ze mną, jak ja będę drapać. Nie muszę się zdrapką. Jedną ręką drapię. Ding, 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 ding. Widziałyście w ogóle takie zdrapki w sklepie? Ding, 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 ding. Oj, jedną ręką się ciężko drapie. Ciężko się drapie. I co ja wygrałam? A tam kurczę, nowa chata. A nie było, nie? Już zawsze do drapania. Nie wiem, jakiś kot jest. Coś jest tutaj. Coś tu jest. Co jest? Online kod jakiś. To chyba trzeba online sprawdzić, czy coś wygrałam, tak? Czy nie? Dobra, to jest jakiś kod. A tutaj co jest? Co tu jest? Congratulations. O, to dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczynamy, drodzy. Congratulations, you have won a free... O, wygrałam free, co? Free beauty or grooming prize. O! O! Widziałyście? To go to priceyoulook.com, enter unique code and pick a prize. There's plenty of choice for guys and girls. Jej! Jej! Wygrałam! Wygrałam! Zamknij się, kocie! Przeszkadzasz! Czego chcesz? Ty nie wygrałeś! Ty nie wygrałeś! No. Dobra. Jej! Wygrałam! Wygrałam! Muszę teraz iść online, wrąbać ten kod. Kocie! Kocie! To nie dla ciebie. Czyli ja muszę iść teraz skoczyć online. Kocie! Zabieraj dzioba! Happy! Co mi robisz?
No, muszę iść teraz z tego koda wpisać i sobie wybrać nagrodę z beauty, czyli z jakichś kosmetyków albo jakąś inną. Oja, jak ja dawno nic nie wygrałam. New look, tararara. To idę, to teraz nie idę, bo teraz jesteśmy trochę zajęci. Prawda? Wygraliśmy! Hopie! Wygraliśmy! No? No cześć, robaczki. Słuchajcie, ja wpadam się z wami pożegnać. Jak widziałyście, obżarłam się jak bączek. I wcale nie mam już do sumienia, było takie dobre, że oj. No i już mamy za 15:08, więc zaraz będę zabierała się za kompanię Kaja, bo tak jak wszyscy wiemy, on chodzi spać o 20, więc będzie mi marudził, więc wolę już sobie wszystko przygotować i go wykąpać. Ja już jestem w szlafroczku wieczornym, bo ja sobie lubię tak pomykać, i z Garfieldem, z napisem poniedziałek i taki, o proszę, taka mina jak ja zawsze rano. Także ja już na wygodnie, w dresiku. I tak, wiecie co, przymierzałam sobie jeszcze, tak jest, tą oversize'ową zieloną bluzeczkę i powiem wam, że jednak pójdę jutro, wymienię chyba na coś w rodzaju właśnie takich, widziałam jeszcze kilka takich tych koszulek, troszeczkę rozszerzanych na dole, myślę, albo właśnie taką koszulę, tylko że w innym kolorze. I co jeszcze, ja pamiętam, że ja urwałam jakoś temat w południe na temat czegoś i nie pamiętam czego temat był, więc jak już nie pamiętam, to znaczy, że jest mało ważny, albo przeterminowany, albo mam sklerozę. Jedno z trzech. Dzień spędziłam bardzo miło, pogoda się robi naprawdę rewelacyjna, no to się wiosenna, jak ja się cieszę, jak mi po prostu energia rozpiera, jak jest słońce, o jajku, jak ja się wtedy cieszę strasznie i takie mam pozytywne myślenie i w ogóle wszystko wtedy jest piękne. No, także ja się z wami żegnam, moje drogie. Tak wyglądał mój dzień, 30 marca, jakby ktoś nie wiedział. Jutro jest 31, jakby ktoś nie umiał policzyć, bo to różnie bywa. Więc jutro, moje drogie, ostatni dzień wyzwania Vlogmars. I co potem? I potem... zobaczymy. I tym optymistycznym akcentem moja rada na do widzenia, moje przesłanie dzisiejszego dnia. Uwaga, skupcie się, weźcie długopisy, notujcie. A więc moje drogie, jedzcie placki. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i do widzenia, do zobaczenia jutro. Bye.